Tegoroczne głosowanie na projekty zgłoszone do suwalskiego budżetu obywatelskiego było niezwykle łaskawe dla szkoły podstawowej nr 6. Szkoła dostanie pneumatyczną halę za 800 tysięcy i 100 tysięcy złotych na plac zabaw. Niestety w głosowaniu przepadła modernizacja szatni i łazienek przy pływalni w szkole podstawowej nr 10, bo decyzją Rady Miejskiej z suwalskiego budżetu obywatelskiego może być realizowany tylko jeden duży projekt na rzecz placówki oświatowej. W efekcie pieniądze pójdą na pomysł z niższym poparciem, czyli na uporządkowanie terenu, budowę parkingów i zatoki autobusowej przy ogródkach działkowych na ulicy Wyszyńskiego. Spośród małych projektów aprobatę mieszkańców uzyskało obok szkolnego placu zabaw przy Szóstce ustawienie 8 defibrylatorów w różnych punktach miasta, parkingi przy ulicy Sportowej, remont schodów przy ulicy Polnej oraz siłownia dla dzieci nad zalewem Arkadia. Wśród realizowanych projektów nie ma utwardzenia żwirowej ulicy Dąbrówka. W kategorii projektów społeczno-kulturalnych cykl Pamiętajcie o ogrodach zyskał ponad 4 tysiące głosów i 20 tysięcy na realizację. Prócz niego do puli finansowanych projektów weszły piknik olimpijski, Dni Kultury Japońskiej, bajkowy sposób na integrację, a stawkę zamyka suwalski fanklub bluesa. Wśród przegranych kantata na 300-lecie Suwałk. Ogółem nie rozdysponowano z budżetu obywatelskiego 405 tysięcy 300 zł. Staną się one swoistym buforem bezpieczeństwa. Często bowiem wartość wybranych inwestycji rośnie, gdy otwierane są oferty przetargowe na poszczególne inwestycje, wyjaśnia Kamil Sznel z suwalskiego ratusza.